Dzień dobry Państwu, Piotr Włodarczyk. Dzisiaj opowiem Wam o przypuszczeniach, co się może wydarzyć w spotkaniu finału Pucharu Polski między Krakowią a Lechią Gdańsk. No jest to spotkanie z racji tego, jak to wszyscy mówią, że Puchar rządzi się swoimi prawami. Różnie w tym spotkaniu być, ale jakby patrzeć na ostatnie spotkania w historii Ekstraklasy między Krakowią a Lechią, no to zawsze była górą, znaczy w ostatnich kilku spotkaniach Krakowia. Ale myślę, że to spotkanie o tamtych można zapomnieć i tutaj będzie wynik zgoła odmienny, także myślę, że to jest spotkanie, które Lechia Gdańsk w pucharach potrafi grać, pokazała między innymi to w Poznaniu, gdzie miała dużo szczęścia, ale wytrwale czekała do końca, udało się awansować szczęśliwie, bo szczęśliwie, ale myślę, że to szczęście będzie trwało dalej i tu awans, czyli zdobycie Pucharu Polski, to jest przez Lechię Gdańsk. Ewentualna dogrywka, także mówię, remis, a puchar zdobyty dla Lechii Gdańsk. Pozdrawiam.